10 najbardziej irytujących filmowych postaci. Otóż irytujące postacie w filmach można podzielić na dwie kategorie. Na te, które irytują, ponieważ są słabo napisane bądź słabo zagrane, jak i na te drugie, czyli irytujące dlatego, że zostały tak napisane i tak naprawdę one są na tyle dobre, że budzą negatywne uczucia u widza, czyli w sumie robią to, co powinny. W tym materiale pojawią się przykłady zarówno tych pierwszych postaci, jak i drugich. Tokio. Dom z papieru to hiszpański serial sensacyjny z 2017 roku, wyprodukowany przez hiszpańską telewizję. Oryginalna wersja serialu składała się z 15-70-minutowych odcinków. Dopiero później Netflix zakupił prawa do publikacji odcinków. Otóż tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem profesor rekrutuje grupę ośmiorga przestępców o różnych umiejętnościach. Celem jest dokonanie skoku stulecia napadu na hiszpańską mennicę. Gdy dochodzi do realizacji planu, ludzie profesora zajmują obiekt i biuro zakładników. Narratorem jest Tokio. Przeglądając internet w poszukiwaniu wypowiedzi ludzi na temat najbardziej nielubianej postaci z domu z papieru, natrafiłem na ciekawe zjawisko. Otóż ludzie nie pytają, ej, jaka jest najbardziej wkurzająca postać, tylko ej, jaka jest druga najbardziej wkurzająca postać, bo fakt, że na pierwszym miejscu jest Tokio, jest oczywisty. Kobieta ta wykazuje się egoizmem, a jej decyzje są nieprzemyślane i mają wpływ na resztę ekipy. Jak się domyślacie, wcale nie pozytywny. Iris West Allen Flash to amerykański serial telewizyjny z gatunku science fiction. Głównym bohaterem serialu jest Barry Allen, znany również jako superbohater o pseudonimie Flash. Serial opowiada Historię mężczyzny, który w wyniku uderzenia przez piorun z pobliskiego laboratorium zyskał nadludzkie moce, stał się najszybszym człowiekiem na świecie, strzeże on porządku w mieście Central City. Iris West to najlepsza przyjaciółka Barego, z którą mieszkał odkąd skończył 11 lat. Barry jest w niej bezgranicznie zakochany. Jej decyzje są fatalne. Ludzie muszą brać odpowiedzialność za jej poczynania. W późniejszych sezonach uważa się za liderkę. Choć jest tak naprawdę liderką, bo tylko to potrafi, a w samej ekipie jest kompletnie bezużyteczna. Bella Swan główna bohaterka serii zmierzch autorstwa Stephanie Meyer. Filmowej adaptacji w rolę Belli wcieliła się Christine Stewart. W książce Bella przedstawiona jest jako wyjątkowo niezwykła osoba inteligentna, lecz niezdarna postać Belly ta filmowa otrzymała raczej negatywne oceny krytyków. Publisher Weekly stwierdził, że po jej przemianie wampira praktycznie niemożliwe jest identyfikowanie się z tą postacią, zaś Lion Lore z Chicago Tribune porównał postać Belly z powieściowym przedstawieniem grupy wilkołaków i uznał ją za mniej satysfakcjonującą. Piper Chapman. Grana przez Tyler Schelling jest główną bohaterką w Orange is the New Black, czyli amerykańskim serialu firmy Netflix. Serial opowiada historię Piper, która na 15 miesięcy zostaje zesłana do żeńskiego więzienia za posiadanie walizki pełnej pieniędzy z transakcji narkotykowych swojej byłej dziewczyny i międzynarodowej przemytniczki narkotyków. W pierwszych odcinkach serialu Piper wydaje się być zupełnie nieszkodliwą kobietą, która stara się dobrze zachowywać i nie wchodzić w konflikty z pozostałymi osadzonymi. Jednak w trakcie trwania kolejnych sezonów, kiedy spędza więcej czasu w więzieniu, jej zachowanie ulega zmianie. Jest okrutna, zepsuta i zdolna zmanipulować każdego, aby dostać to, czego chce. Jest przy tym bezduszna, co pokazuje jej interakcja ze Brooke Sosow. Obie strony Piper są ukazywane w trakcie trwania serii naprzemiennie. Prowadzi to do tego, że widza bardziej interesują losy postaci pobocznych niż samej Piper. Jar Jar Bings, bohater filmu George'a Lucasa Gwiezdne Wojny, część pierwsza, mroczne widmo, i część druga, atak klonów. Przedstawienie postaci było powszechnie krytykowane za infantylność i przesadny ukłon producentów filmu w kierunku najmłodszej widowni. Wcześniej podobna krytyka spadła na postacie Ewoków w filmie Powrót Jedi. Między innymi Jar Jar Binks został uznany za najgorszą postać filmową i telewizyjną przez ABC News. Komodus, czyli czarny charakter z filmu Gladiator. Jest to film z 2000 roku w reżyserii Ridley'a Scotta, którego akcja dzieje się w czasach starożytnego Rzymu. Jest to historia Maximusa, który jest rzymskim generałem za czasów Marka Aureliusza. Cesarz chce przywrócić ustrój republikański w imperium z pomocą Maksimusa po swojej śmierci, ale zazdrosny syn Marka Aureliusza, Komodus, zabija ojca zanim ktokolwiek mógłby się dowiedzieć o testamencie cesarza. Komodus ogłasza się nowym władcą i rozkazuje... Zabić Maximusa i jego rodzinę. Sam Komodus jest postacią autentyczną. Faktycznie kiedyś żył, i faktycznie zabił swojego ojca. Zaś w filmie jest zły do szpiku kości, i oglądając tę produkcję, naprawdę to widać. Co ciekawe, wciela się w tę postać pan Phoenix, dziś tak świetnie wypadający w roli Jokera. Percy Wetmore, czyli pewien strażnik więzienny z filmu Zielona Mila. Scenariusz filmu oparty jest na powieści Kinga pod tym samym tytułem. W roku 2000 film był nominowany do Oscara w czterech kategoriach. Percy Wetmore jest pracownikiem więzienia, w którym rozgrywa się akcja filmu. Wszyscy strażnicy i więźniowie próbują utrzymywać ze sobą przyjazne relacje, wspierać się wzajemnie i pomagać sobie. Percy zaś jest absolutnie negatywny i tworzy konflikty, a wszystko dlatego, że dostał swoje stanowisko po znajomości. Jest wrednym, sadystycznym strażnikiem, lubiącym sprawiać cierpienie innym, a jego marzeniem jest przeprowadzenie egzekucji, co w końcu robi i kończy się to tragicznie, a kto oglądał, ten wie. Dolores Umbridge, wredna, różowa, ropucha. Dla niej największą zabawą jest wymyślanie nowych nakazów i zakazów oraz dręczenie uczniów i nauczycieli w szkole magii i czarodziejstwa w serii Harry Potter. Otóż postać tę możemy zobaczyć w części Zakon Fenixa. Kobieta ta jest niezwykle irytującym czarnym charakterem, gdyż nie jest zła w kontekście walki dobra ze złem. Jest po prostu złym człowiekiem. Przynajmniej na początku, ale bez spoilerów. Joffrey, jeden z głównych antagonistów w serii Pieśni Lodu i Ognia oraz w telewizyjnej adaptacji Gra o Tron. Joffrey był okrutnym, aroganckim, sadystycznym, złośliwym, egoistycznym, głupim, złym, szalonym, niewrażliwym, tyranicznym władcą, nawet według standardów swoich czasów. Bardzo lubił agonię innych i grał z nimi w sadystyczne gry, na przykład dając mężczyźnie wybór między utratą palców lub języka, a nawet radośnie spekulował, proponując Sansie Stark głowę jej brata Roba podczas jego ślubnej uczty. Oprócz tego, że był szalony, nie mógł również pochwalić się umiejętnością rządzenia. Był niekompetentny, nieinteligentny, naiwny, impulsywny, rozgoryczony, tchórzliwy i to wyjątkowo tchórzliwy i skłonny do wybuchów gniewu. Gdy coś go zdenerwowało, przestraszyło, czy nawet ktoś go zlekceważył. Podobnie jak wcześniej królowie Targaryen podejrzewano, że socjopatyczne zachowanie Joffreya było wynikiem jego kazirodczego rodu. Skyler White, postać znana z Breaking Bad, jest żoną Waltera White'a, głównego bohatera serialu. Skyler bardzo troszczy się o Waltera, ale ich małżeństwo staje się coraz bardziej napięte z powodu jego niewyjaśnionej nieobecności i dziwnego zachowania. W późniejszej części historii Skyler rozpoczyna współpracę z mężem, jednakże wcześniej jej podejrzliwość prowadzi do wielu nieciekawych sytuacji. Skyler w Breaking Bad jest elementem psującym Walterowi plany, ingerującym w jego działalność i często doprowadzającym do katastrof. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w której fabuła Breaking Bad toczy się tak jak należy, a wszelkie wątki związane z Walterem White'em rozwijają się w niesamowitym tempie. Trwa bardzo ciekawa linia fabularna powiązana z jego narkotykową działalnością i kiedy robi się naprawdę, ale to bardzo ciekawie i można kibicować Walterowi bądź kibicować jego przeciwnikom nagle pojawia się właśnie Skyler i psuje całą akcję związaną z tym gangsterskim świadkiem a wprowadza dużo rodzinnych problemów które były naprawdę irytujące tym bardziej widz zna Waltera White'a i wie, że nie jest to zły gość tym bardziej... Irytuje właśnie zachowanie Skyler. Zresztą, kto oglądał, ten wie, jak odbiera się Skyler w Breaking Bad. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe materiały. A dziś na przykład pojawiła się relacja z premiery serialu Świat w ogniu początki, gdzie możecie zobaczyć tak światową dyszkę trochę zakulisowo.